No dzień dobry, w zasadzie dobry wieczór. Nazywam się Krzysztof Białek i zostałem tutaj zmuszony do wywiadu przez mojego przyjaciela i nauczyciela Bartka Otorowskiego. Mamy mówić o Camino de Santiago. 5 dni temu wróciłem z pielgrzymki do Santiago de Compostela. No i parę słów o tym. No dzisiaj mamy 31 lipca, czyli według hierarchii Santiago de Compostela 6 dni po odpuście. Jeszcze trwa oktawa święta w Santiago, więc jeszcze świętują na pewno. Dawno, dawno, dawno temu, bo jeszcze na studiach pierwszy raz usłyszałem o Camino de Santiago, czyli o drodze świętego Jakuba od takiego księdza Piotra, który studiując w Pampelunie opowiedział, że kiedyś tam właśnie poszedł na tym szlakiem do Santiago. Nie wiem, czy przeszedł całą wtedy pielgrzymkę, czy nie. Nie pamiętam jeszcze jego opowieści, ale gdzieś tam ziarenko się zasiało. I kilkanaście lat później, w zasadzie, no tak, kilkanaście lat później z taką fajną ekipą, którą chodziliśmy po górach, wymyśliliśmy, że może byśmy poszli właśnie na Camino. Wtedy jeszcze nie za bardzo wiedzieliśmy jak to trzeba robić. Planowaliśmy wieźć plecaki samochodem, tak wahadłowo i tak dalej. No potem poczytaliśmy trochę i jak się potem pewnie okaże za chwilę w tym wywiadzie, że to nie na tym polega. No i w końcu z jednym kolegą w 2010 roku pierwszy raz pielgrzymowaliśmy do grobu świętego Jakuba w Santiago de Compostela drogą, która się nazywa Via de la Plata. Myśmy wybrali taką trasę od Salamanki do Santiago, to jest równo 500 km. Potem jeszcze na koniec świata tradycyjne takie zakończenie pielgrzymki, 3 dni na przylądek Finisterre. I tam zakończyliśmy naszą pielgrzymkę i to był pierwszy raz. Potem pielgrzymowałem już w zasadzie samotnie, chociaż na Camino nigdy nie jest się samemu, ale sam wyjeżdżałem z Polski, może w ten sposób. W 2014 roku Camino Norte, czyli północne, od wybrzeżem, północnym wybrzeżem Hiszpanii. Ja pielgrzymowałem z Bilbao do Santiago. To było około 700-750 km, tam różne szacunki są. Nie do końca się potrafimy doliczyć, ile tam tych kilometrów było, ale mniej więcej tyle. Za trzecim razem w 2016 roku, 2 lata temu, chciałem dopełnić szlaku Via de la Plata, który zaczyna się z Sewilli. No i z Sewilli do Salamanki 500 km udało mi się pielgrzymować. No niestety wtedy wchodziłem do Santiago, no ale była to cena, którą płaciłem za to, że chciałem dopełnić ten szlak. Ale wtedy też zapragnąłem znowu wejść do Santiago, stąd 2 lata później, czyli w tym roku no w końcu trafiłem na tą najbardziej chyba znaną, najsławniejszą trasę, czyli Camino Francuskie, Camino Frances, jak mówią często Hiszpanie, z Saint-Jean-Pied-de-Port do Santiago de Compostela. No ja niestety nie miałem tyle czasu, bo to mniej więcej 27-28 dni dobrym tempem zajmuje ta trasa. Według przewodników 33, ale tam to się da spokojnie przejść szybciej. No ja pielgrzymowałem z miejscowości Logroño. W biurze pielgrzyma w Santiago napisano mi, że przeszedłem 638 km. No według moich szacunków 620, ale już nie będziemy się kłócić o szczegóły. No i tak to jest. 4 raz pielgrzymowałem do Santiago i w zasadzie jedyną rzeczą, którą teraz wypadało powiedzieć, dlaczego 4 razy, przecież wystarczyłoby raz. Kiedy wyjeżdżałem pierwszy raz na Santiago, przeczytałem gdzieś w książce, że z Camino wiąże się takie niebezpieczeństwo, że jak się raz na nie pójdzie, to już zawsze będzie chciało się na nie wrócić. I ja mogę z ręką na sercu potwierdzić, że tak to właśnie wygląda. Myślę, że Hiszpanie zresztą użyli nieraz tego wyrażenia przy mnie, że Camino uzależnia. To jest niesamowite, jak bardzo człowieka ciągnie do trasy, do tego chodzenia, do atmosfery, która tam panuje, do ludzi przede wszystkim, których się spotyka. I nie mówię tylko oczywiście o Hiszpanach, rdzennych mieszkańcach tych wszystkich miejscowości, których się tam wchodzi, przez które się przechodzi, bo to oczywiście jest jasne, że jest to bardzo miłe doświadczenie. Hiszpanie bardzo są mili dla pielgrzymów. Ale przede wszystkim te wzajemne relacje między pielgrzymami. Zawsze się trafia jakaś grupa, z którą się mniej więcej podobnym tempem wędruje. I nawet nie chodzi o bycie razem na trasie, chodzeniem ramię w ramię, tylko o bycie cały czas gdzieś tam w schronisku,
na posiłkach, gdzieś tam w restauracjach, w barach, na postojach. Chodzi o zwykłe zwrócenie uwagi, co u ciebie, jak się czujesz, czy twoja tam, nie wiem, noga się wyleczyła. Ta troska wzajemna o siebie. Ludzi, którzy się kompletnie nie znają, są często z dwóch końców świata. Łączy je tylko to, że potrafią coś tam powiedzieć po angielsku, po hiszpańsku, czy po francusku, czy w jakim innymkolwiek języku się potrafią porozumieć. A jest między nimi taka silna więź. I to jest na Santiago, myślę, że mogę użyć tego słowa, mimo tego, że jestem wierzący, bardzo magiczne. Naprawdę myślę, że święty Jakub tutaj bardzo mocno działa jako ten, do którego się pielgrzymuje, do którego też często pielgrzymi się modlą, którego błogosławieństwo otrzymują na każdej mszy świętej, w której uczestniczą na trasie. A na Camino Francuskim jest to w zasadzie codziennie. Ta możliwość, no, poza nielicznymi wyjątkami, jest w zasadzie codziennie. Jest to nieprawdopodobne doświadczenie. No myślę, z takiego wstępu dosyć obszernego to tyle. To ja zacznę od końca. Jak się kończy pielgrzymkę, to w Santiago jest takie biuro pielgrzyma, teraz w ogóle jest nowe, bardzo zresztą ładne. Tam się idzie po tak zwaną kompostelkę albo kompostelę, różne mówią. Jest to certyfikat potwierdzający przejście trasy do Santiago de Compostela. Tam się dostaje też certyfikat kilometrów, od niedawna można kupić. Dokupić sobie jakby, bo tą kompostelę dostaje się za darmo jakby, w dowód wdzięczności, że się przeszło ten szlak. I tam wypełnia się taką szybką ankietę, kim się jest, kim się z zawodu, skąd się pochodzi i tak dalej. Ostatnią częścią ankiety jest cel pielgrzymki. I oni tam w Hiszpanii wymyślili trzy takie rubryki. Pierwszym celem jest cel religijny, myślę, że nie muszę tłumaczyć, o co chodzi. Drugim celem jest cel duchowy, co mnie bardzo zastanowiło, bo dla mnie jedno i drugie jest jakby tożsame. A trzecim jest turystyczny, czyli taki, nazwijmy to, zwiedzający. Ja to często też nazywam celem sportowym, bo no zwiedzanie to może trochę dziwnie zabrzmi, kiedy się jedzie codziennie po 30 parę kilometrów w upale, ale niech będzie, no niech to będzie taki cel sportowy. Ja oczywiście zawsze, jak wypełniam tę ankietę, zaznaczam cel religijny, bo jestem człowiekiem wierzącym, dla mnie jest to bardzo ważna sprawa religijna. Dla mnie pielgrzymka jest swoistymi, nie swoistymi, jest rekolekcjami. I te rekolekcje chcę przeżywać właśnie od już kilku razów właśnie w ten sposób sam ze sobą, no oczywiście z Panem Bogiem, bo to jest jakby cel tego wszystkiego. Ale ta druga rubryka, której ja nie zaznaczam, a którą też się utożsamiam, ten cel duchowy. Bo Camino tak naprawdę zawsze idzie się dla siebie. Zawsze oczywiście jest intencja pójścia, nawet wiele intencji. Niektórzy nawet twierdzą, ja się też do nich zaliczam, że im więcej intencji się weźmie na siebie, tym trudniej Camino przejść. Tym plecak się wydaje cięższy, tym nogi bardziej bolą i tak dalej, i tak dalej. Tym upał większy. Choć akurat w tym roku to się nie sprawdziło, bo upał był rzadko. I prawda jest taka, że ten cel duchowy, czyli to bycie samemu z sobą, co myślę, że w dzisiejszym świecie bardzo mocno nam ucieka, jest takim wydarzeniem też bardzo ważnym. No niby tam nikt nikomu niczego nie nakazuje, niczego nie zakazuje, ale miałem takie wrażenie, że jednak, nie wiem, mniej się jest w internetach, w telefonach, w tym wszystkim, cały ten świat zewnętrzny, media, pomimo tego, że były mistrzostwa świata, jakby takim odruchem męskim było szukanie gdzieś tam mecz obejrzeć, czy to wszystko schodzi na drugi plan i nagle człowiek zostaje sam ze sobą, zmierzyć się musi ze swoimi, nie wiem, pragnieniami, lękami, sprawami, które na siebie wziął, które nosi, no idzie z nimi. Niektórzy sądzą, że to jest, jak się dojdzie do świętego Jakuba, do grobu, to tam jakby to wszystko jakoś tam, nie wiem, magicznie znika, czy się jakoś zmienia. Nie, absolutnie nie. Wręcz powiedziałbym, że następuje takie małe rozczarowanie, że no doszliśmy, no i co teraz? Nie jest to rozczarowanie oczywiście wynikające z faktu, że Santiago jest niefajne i nie zachwyca. Zachwyca bardzo. Jest to bardzo wzruszający moment w ogóle, wejście do Santiago, stanięcie pod katedrą, gdzieś tam na placu, chyba Obrigal się nazywa, jeżeli dobrze pamiętam nazwę. Spojrzenie na fasadę, notabene wyremontowaną pięknie ostatnio. Wejście do katedry, pokłonienie się gdzieś tam przed ołtarzem, a już nie mówię o momencie zejścia do grobu świętego Jakuba i tam ta chwila refleksji. To jest coś absolutnie wyjątkowego, ale kiedy jest się u świętego Jakuba już na miejscu, już się przeszło tą drogę,
to nagle człowiek orientuje się, że to nie Santiago było celem, tylko przejście drogi było celem. Droga była celem. Ona każdy dzień, każdy krok był celem. Jest chyba nawet opisany gdzieś taki syndrom pielgrzyma, że im bliżej Santiago, tym idzie się szybciej, że człowiek już chce dojść, już chce być, już. Wtedy trzeba sobie powtarzać z całych sił, że nie. Każdy krok jest ważny i nad każdym krokiem trzeba się skupić, nad każdym człowiekiem, którego się mija, trzeba się skupić, nad każdą myślą, nad każdym poruszeniem, natchnieniem, które człowieka spotyka, trzeba się skupić, bo to właśnie wtedy odbywa się ta najważniejsza rzecz w czasie pielgrzymki do świętego Jakuba. To właśnie bycie w drodze. Jeden z najważniejszych cytatów, jakie gdzieś tam wyczytałem o Camino, o drodze świętego Jakuba, to jest cytat, że to nie droga jest trudnością, tylko trudności są drogą. No bo trudno się spodziewać, że idąc 600 km nie napotka się trudności wszelakich, od pogody, po brak, nie wiem, możliwości noclegu, zamknięty bar, zamknięty sklep, bo siesta, bo święto, bo coś tam. Aż po oczywiście kontuzje wszelkiego rodzaju, od już legendarnych bąbli, blas i tego wszystkiego, przez jakieś kontuzje mięśniowe, czy nawet poważniejsze. A widziałem niejedno w czasie tej pielgrzymki też, u pielgrzymów. A mimo to w zasadzie 99% dalej szła i zmierzała się z tym wszystkim, co następowało. Dla mnie cel religijny jest najważniejszy, ale też nie ukrywam, że cały ten cel duchowy, czyli zmierzenia się samemu z sobą, też tak zmierzenia się po męsku, czy dam radę, czy przejdę, czy podołam, walka ze swoimi słabościami, też jest ważny. No oczywiście ten cel turystyczny, że no trudno się oderwać od tego, że się jest w pięknym kraju i podziwia się, nie wiem, piękne widoki, zabytki. No jest to przecudne doświadczenie i też z tej strony no, godne absolutnie polecenia. No, najbardziej prozaiczna odpowiedź brzmi, no, jest mnóstwo przewodników i internetowych, że tak powiem, stron, gdzie pielgrzymi opisują wręcz z szczegółami pod tytułem waga koszulki, co spakować, jak spakować plecak i tak dalej. Ja myślę, że najważniejsze jest przede wszystkim nastawienie, czyli po co idę, odpowiedzieć sobie na to pytanie, dlaczego tam chcę iść, bo to jest bardzo ważne, że potem się z tym też łatwiej zmierzyć. No zaplanowanie wcześniej na pewno wszelkiego rodzaju przelotów, przejazdów i tak dalej, bo to po prostu taniej, jeżeli jest taka możliwość. Zaplanowanie trasy, czyli ile się chce przejść, bo przecież można zacząć w zasadzie w każdym miejscu trasy. Jeżeli ktoś wie, że nie jest wprawnym, że tak powiem, piechurem i nie wie, że nie da rady dużo iść, zwłaszcza biorąc pod uwagę warunki pogodowe, no to powinien tak celować między 20-25 km dziennie. To jest takie, myślę, dla każdego do przejścia. No jeżeli ktoś się czuje mocniejszy, no teraz wszyscy sobie powiedzą, oczywiście ja się czuję mocniejszy i to tak nie działa, ale jeżeli ktoś się naprawdę czuje mocny i ma już trochę doświadczenia w pielgrzymowaniu, choćby do Częstochowy, czy gdzieś tam po wędrowaniu po polskich górach, czy nawet nie polskich, ale w ogóle po górach, no to może śmiało założyć, że przejdzie 30-35 km dziennie, oczywiście nie od razu, ale gdzieś tam może już dojść potem po kilku dniach do takich wartości. Znam ludzi, którzy chodzili powyżej 40 codziennie, wprawdzie nie na tych najbardziej wymagających trasach, ale chodzili, więc jest to też wykonalne. Też pytanie oczywiście, czy mówiąc takim prozaicznym językiem, nie zajedziemy się, ale jest to możliwe. No więc potem trzeba to po prostu pomnożyć. Można też sobie założyć, że jakiegoś dnia będziemy odpoczywać. Ja akurat nie preferuję tego, wolę odpoczywać idąc. Idąc wolniej, idąc mniej, ale idąc, niż leżeć, że tak powiem, cały dzień gdzieś tam w jakimś mieście, czy w jakimś tam miejscowości. Ale to mówię, to każdy ma swój styl. Oczywiście warto się przygotować fizycznie. Jeżeli jesteśmy w ciągu roku się w stanie przygotować jakimś treningiem, zwłaszcza biegowym, czy innym wydolnościowym treningiem do tego, ale też nie należy z tym przesadzać, bo no to nie są zawody, prawda? Tu tam nikt nikomu nic nie powie, jeżeli codziennie ktoś przejdzie 15 km, bo tam nie ma żadnych wyścigów, tam nikt się nie ściga do Santiago. Ważny jest plecak oczywiście, bo to, co niesiemy na grzbiecie, to jest ważne dla nas. Zwłaszcza musimy tam przecież też dołożyć wodę, prowiant jakiś tam czasami na cały dzień, czy na jakiś tam fragment dnia. Zasada jest prosta, nie powinien być cięższy plecak niż 10% wagi naszego ciała. To nasz organizm jakby toleruje w miarę. Oczywiście plecy bolą, nogi bolą, to jest jasne.
nie ma się co łudzić, że nie będą boleć, ale to jest wykonalne. No i trzeba po prostu w domu, pakując się, rozsądnie dobierać to, co się z sobą bierze, śmiało, nie bojąc się wyrzucać po prostu rzeczy z plecaka, bo po prostu będą zbędne. Ja spotkałem w tym roku taką Anię spod Wrocławia, która no, chyba zostawiła połowę swojego plecaka idąc. Po prostu w każdym schronisku coś zostawiała. Od części garderoby po różnego rodzaju urządzenia, kosmetyki. No i co tylko kobieta potrafi do plecaka zabrać. I potem już do Santiago doszła, no nie chcę powiedzieć na skrzydłach, ale już było jej dużo, dużo łatwiej. Po prostu warto to zrobić w Polsce, no nie wozić tego. Takim motywatorem może być tania linia lotnicza, która nam ogranicza bagaż. Jeżeli ktoś bierze mały plecak, no wiadomo, że wiele do niego nie spakuje. Niektórzy tak robią i to im się opłaca. Ja widziałem ludzi z małymi plecaczkami, wręcz 25-litrowymi, którzy idą całą trasę. To znaczy, że się da, a skoro się da, to trzeba w ten sposób. Co jeszcze z przygotowań jest ważne? Ja myślę, że ważne jest też odpowiedzenie sobie na pytanie, czy chcę iść sam, czy chcę iść z kimś. Ja zawsze paru osobom, może nie tyle proponuję, co mówię, że idę, mając w domyśle gdzieś tam w postscriptum, że gdyby chciały iść razem, ja nie widzę żadnego problemu. Tym bardziej, że na Camino nawet jak się idzie razem, to i tak się idzie samemu. Bo przecież nikt nie każe nikomu cały czas z sobą rozmawiać, czy cały czas, nie wiem, iść ramię w ramię. Ale przecież można być gdzieś tam razem w schroniskach, można się gdzieś tam razem też, nie wiem, żywić na przykład, to też zawsze taniej. No i a propos, że tak powiem, już taniej, no to trzeba też odłożyć jakąś tam kwotę pieniędzy. Jak dobrze wszyscy wiemy, latanie coraz tańsze, więc warto sobie wcześniej jakiś tani lot wykupić. Najlepiej tam i z powrotem od razu w terminy jakichś tam konkretnych. No i moja zasada jest prosta, no, jeżeli chcemy mieć komfort taki, że zawsze będziemy mieć na schronisko i na jakiś posiłek ciepły, no to taka kwota między nie wiem, 15 a 20 euro dziennie, to jest taka kwota zapewniająca w miarę komfortowy spokój. Co nie zmienia faktu, że da się i przeżyć za 10 euro dziennie, bo jeżeli kosztuje schronisko 6 euro na przykład, a na Camino Frances większość schronisk kosztuje 6 euro, tych tak zwanych municypalnych, czyli postawionych przez wspólnoty albo miejskie, albo regionalne, no to zostaje 4 euro na jedzenie. Ktoś powie, co to jest 4 euro, no można spokojnie się najeść za 4 euro. W Hiszpanii oczywiście trzeba to zrobić samemu, to jedzenie, a idąc do restauracji trzeba zapłacić od 5-6 euro do 11-12 za naprawdę solidny, duży, ciepły posiłek, którym się najemy na cały dzień. Oczywiście no jeden posiłek, wiadomo, no jeżeli ktoś lubi jeść 5 razy dziennie, no to musi tych pieniędzy wziąć troszkę więcej, albo tego jedzenia w plecaku troszkę nosić. No i w zasadzie przygotowań to jest wszystko. Nic więcej pielgrzymowi nie potrzeba, a wręcz rzekłbym, że im dalej pielgrzymka postępuje, im więcej dni mamy za sobą, tym orientujemy się, że potrzebujemy coraz mniej. Że tak naprawdę nam w tym roku towarzyszyła taka dosyć zabawna piosenka, nie wiem, bo moi uczniowie tego słuchają, a ja nie wiem, kto to śpiewa. A tak naprawdę pielgrzym to tylko jeść, pić, spać, jak Tamagotchi chyba tam było w tej piosence. A tak naprawdę to chyba o to chodzi, że człowiek musi się tylko wyspać, no jeszcze bym dodał umyć, bo to jest bardzo ważne po całym dniu. No wyprać, zjeść, no i wyspać i koniec. To jest cała potrzeba człowieka. Cała reszta to są wszystko, jakbym to powiedział jako katecheta, czyny miłości, czyli to, co spotykamy po drodze, wszystkie wydarzenia, ludzi, te natchnienia różnego rodzaju, które się pojawiają, do czynienia dobra na wszelkie możliwe sposoby, zwłaszcza słowem chyba i obecnością, to jest... Okazuje się, że tak naprawdę to jest w życiu najważniejsze, a nie dbanie o te zewnętrzne potrzeby, które my tak często poświęcamy im strasznie, strasznie dużo czasu w tym takim normalnym, codziennym życiu. No tutaj szkół jest bardzo wiele. Ksiądz, z którym szedłem większość trasy, szedł w sandałach takich, wprawdzie zabudowanych lekko takich, ale sandałach na konkretnej podeszwie. No ale ciągle będę powtarzał, sandałach, co niektórzy uważaliby za szalone, pójście w góry, czy po kamieniach, czy gdzieś tam, często też jakieś błota i tak dalej.
Nie do końca szalone, bo jednak stopa też oddycha, odpoczywa lepiej niż w bucie zabudowanym. Ja chodzę zawsze w butach trekkingowych, niskich, solidnych i dobrych oczywiście, ale co najważniejsze, i to jest podstawowa zasada, schodzonych. To nie mogą być buty nowe absolutnie, pod żadnym pozorem. To muszą być buty, w których się już schodziło niejedną trasę, muszą być mega wygodne. Bardzo ważną jest rzeczą, też większość zapomina o tym, biorąc dobre buty, trzeba wziąć dobrą skarpetkę, która jakby też nie spowoduje nam kolejnych obtarć, blas i tak dalej. To jest chyba najważniejsze, jeżeli chodzi o jakby dbanie o swoje nogi. Buty i skarpety. I tu każdy musi to rozeznać indywidualnie, w czym lubi chodzić, co jest dla niego najwygodniejsze, co jest dla niego po prostu najlepsze na taką trasę. Trzeba wziąć pod uwagę, że no ja zawsze jako nauczyciel chodzę w wakacje, więc wiadomo, że temperatura jest wysoka, no, noga się poci, no nie ma innego wyjścia. No ci, którzy idą w inne miesiące roku, mają troszkę łatwiej, ale jeżeli chodzi o tą sprawę. No ale też nie należy zapominać o tym, że no nawet spocona noga no wymaga ochrony, a każda kontuzja na Santiago, na Camino de Santiago jest bardzo, no bardzo niebezpieczna, bo trzeba z tej trasy potem jakoś się dostać do lekarza. Idzie się generalnie przez jakieś tam pustkowia między miastami po 10, po 15 km pustych przestrzeni. To jest no, dystans duży, to jest 15 km, to jest dobrym tempem 3 godziny marszu. No zaraz tam nikt po nas nie przyjedzie, prawda? Więc to też trzeba wziąć pod uwagę. Ja wolę się zabezpieczyć nawet tą nogę, troszkę nawet przepocić, ale mieć komfort tego, że ta noga jest ochroniona. Także ja wyznaję taką zasadę, są tacy, którzy... Ja widziałem ludzi nawet w sandałach takich no, bardzo, bardzo lekkich. A nawet widziałem jedną dziewczynę w Japonkach, która szła i też szła całkiem nieźle, całkiem szybko i doszła do Santiago, bo widziałem ją później przy katedrze gdzieś tam blisko, co oznacza, że to też jest wykonalne. Czy mądre? Może pozostawię to, że tak powiem, do rozeznania innym, ale da się. Także no nie widziałem nigdy boso pielgrzyma, ale słyszałem, że są tacy, co i boso pielgrzymują, no ale to już jest ekstremalna opcja. Jeżeli chodzi o wybór trasy, no to tutaj w zasadzie nikt nam niczego nie narzuca, no poza tym w zasadzie, że te ostatnie 100 km Hiszpanie uważają i to całe towarzystwo, że tak powiem, zgromadzone tam w Santiago uważa, że pielgrzymka była ważna, zaliczona, to są tradycje średniowieczne, jeszcze to no, trzeba ostatnie 100 km przejść pieszo, bo oczywiście, jak się domyślamy, no są tacy, którzy podjeżdżają autobusami, innymi środkami komunikacji, żeby, nie wiem, pozwiedzać miasta i tak dalej, skracając sobie dystans. No ja jestem przeciwnikiem absolutnie takich historii, poza oczywiście wypadkami kontuzji, no bo tutaj jakby wiadomo. I tutaj wybór trasy, czy to będzie droga północna, czy francuska, czy ta z południa Sewilli, Via de la Plata, czy portugalska, bardzo popularna w Polsce, przez Polaków zresztą lubiana bardzo, czy jakakolwiek inna, to już zależy od nas. Warto sobie też odpowiedzieć na pytanie, czy jestem gotowy na to, żeby iść przez, nie wiem, w lato, przez region Hiszpanii, gdzie jest średnia temperatura 38 stopni na przykład w cieniu, bo no, nasze organizmy jednak polskie nie są do końca przystosowane do wysiłku fizycznego w takiej temperaturze, no ale wszystko zależy od nas. Powiem tak, ja na początek polecałbym na pewno trasę francuską, bo ona jest no, historyczna, jest najbardziej znana, infrastruktura na niej jest najlepsza, wszystkie schroniska, że tak powiem, mnóstwo barów, gdzie się gdzieś zatrzymać, zawsze coś zjeść. Jest też dużo ludzi, co zawsze sprawia, że jakby jest raźniej, w razie gdyby coś się wydarzyło. No ale mówię, ilość przewodników stron internetowych dostępnych obecnie jest tak duża, że naprawdę można się naczytać opinii, że tak powiem, różnych relacji. Są też oczywiście filmy fabularne, filmy dokumentalne na temat Camino. I każdy może znaleźć coś dla siebie. Jak ktoś jest, nie wiem, zakochany w morzu, no to polecam trasę północną, bądź ewentualnie portugalską, tak zwaną Camino de Costa, która idzie wybrzeżem, praktycznie plażami, nawet niektórzy twierdzą, nie wiem, nie byłem na portugalskim, ale tak mówią ci, którzy byli, że jest to przeżycie bardzo, bardzo przyjemne, bardzo piękne. Także tutaj jest absolutna dowolność. Zacząć możemy, jeżeli oczywiście chcemy tak oficjalnie tę pielgrzymkę mieć, nazwijmy to, nie lubię tego słowa, ale zaliczoną, to zacząć możemy
w każdym dowolnym miejscu, no byle to było przed setnym kilometrem przed Santiago. Bardzo dużo Hiszpanów, którzy właśnie według tej zasady postępują, zaczyna w Ocebrerio. To jest taka bardzo śliczna, malutka, górska miejscowość, położona chyba 1200 metrów nad poziomem morza. No w górach po prostu, na przełęczy. I stamtąd zaczyna, bo stamtąd bodaj 120 chyba kilometrów, czy 130 jest do Santiago, nie pamiętam dokładnie. Więc mają oficjalnie pielgrzymkę zaliczoną, a z tego co widziałem, Hiszpanie mają taki styl, że chcą przejść to Camino zawsze gdzieś tam w ciągu swojego życia. Niektórzy oczywiście kilka razy przechodzą. Także jest to bardzo, bardzo fajny taki, też z ich strony, wymiar też pielgrzymowania. Oni też patrzą na to tak honorowo, że jestem Hiszpanem, więc jednak to Camino, no to powinienem przejść. Troszkę podobnie jak my mamy z pielgrzymką na Częstochowy, aczkolwiek te pielgrzymki są kompletnie nieporównywalne. No ale sama w tym momencie istota, idea jest podobna. Wybór musi być indywidualny. Ja absolutnie bym nikomu nie chciał narzucać żadnej trasy. Teraz jestem 6 dni po Camino francuskim, bardzo mi się podobało. Choć uważam, że najpiękniejsze było Camino Północne, czyli to tak zwane Camino Norte, które idzie całym północnym wybrzeżem Hiszpanii. Pięknym wybrzeżem, takim bardzo zróżnicowanym. Jest i trochę gór, i podejść, i zejść, i wybrzeża, i oczywiście plaż. Pięknych miejsc, cudownego jedzenia, także naprawdę można się zakochać. Ale te francuskie no, nie ustępuje wiele. A ze względu na ilość ludzi i możliwość, jak ktoś jest bardzo, bardzo spragniony rozmowy chyba z każdą narodowością, jaka istnieje, to Camino francuskie jest chyba najlepsze, no bo tam naprawdę pielgrzymuje cały świat. To jest zawsze trudne pytanie, bo czas na refleksję to nie jest tak, że już doszedłem do Santiago i teraz mam gotową refleksję w głowie, co się wydarzyło, co mi to dało. Ja mam poczucie takiego dużego pokoju w sercu, bardzo lubię to uczucie, takiego wyciszenia. Jestem nauczycielem, myślę, że nikomu nie muszę tłumaczyć, że wyciszenie w naszym zawodzie jest ważne. Takiej też oczywiście satysfakcji, że kolejny raz się udało, że udało się dojść na odpust, bo tu nie powiedziałem, ale 25 lipca jest odpust, czyli święto świętego Jakuba w Hiszpanii, uroczystość, bo jest to patron Hiszpanii. No i cała Hiszpania świętuje. No udało mi się być 24 w Santiago i 25, także w wszystkich uroczystościach odpustowych uczestniczyłem, w zasadzie w katedrze. No poza mszą z królem, bo tam dostęp jest ograniczony, choć możliwy, bo wiem, że niektórzy się na tą mszę dostali. Mam takie poczucie, no wiele razy bywałem w życiu na rekolekcjach wszelkiego rodzaju, mam takie poczucie odbytych rekolekcji. Każdy, kto bywał na rekolekcjach, które mu coś dały, wie, że to jest takie uczucie też no, bezcenne w pewnym sensie, że coś się poukładało, jak wszyscy wiecie albo nie wiecie, słowo rekolekcje pochodzi od zbierania, czyli zbieranie do kupy czegoś rozsypanego. Więc ja mam takie poczucie pozbierania się. Lubię to uczucie bardzo, nie ukrywam. Chciałbym, żeby trwało jak najdłużej, ale też jestem realistą, wiem, że no życie potem swoje zrobi. Ja zawsze mówię, kiedy idę na Camino, że idę ładować baterie. To znaczy Camino mnie wycisza, Camino mnie uspokaja, pozwala mi pewne rzeczy uporządkować, podjąć pewne decyzje. No oczywiście zanieść intencje, mam takie poczucie zaniesionych intencji, mam takie poczucie dobrego czasu z Panem Bogiem, dobrych rekolekcji, tak jak powiedziałem. Więc no, to, że czwarty raz, myślę, że po tym, co powiedziałem, nie powinno nikogo dziwić, bo myślę, że będzie i piąty, i następny. No tak się ostatnio utarło, że co 2 lata, no nie wiem, może za 2 lata znowu, ale tego nie przesądzajmy. Jeszcze jest wiele, wiele dróg do przejścia różnych, a poza tym no, nikt nie zabroni robić drugi, trzeci, czwarty raz tej samej drogi, bo to też ma swoje uroki. Taka mała dygresja z drogi. Pierwszego dnia spotkałem takiego Duńczyka, Stefana zresztą, jak kiedykolwiek Stefan będzie to oglądał jakimś cudem, ktoś mu to przetłumaczy, to serdecznie go pozdrawiam. Stefan szedł piąty raz na Camino
i opowiadał, jak na którymś drugim czy trzecim razie zabierał swoje córki. No, Stefan jest ode mnie dużo, dużo starszy, ma dorosłe córki. A teraz szedł piąty raz i był taki moment w czasie pielgrzymki, że no widzieliśmy z księdzem, którym razem wędrowałem, z Bartkiem, że Stefan no osłabł, że naprawdę idzie mu się ciężko, że jest zmęczony, że no nie chcę powiedzieć, że ledwo idzie, ale wyglądał naprawdę, naprawdę kiepsko. I nawet wymieniliśmy taką dygresję między sobą, że no chyba Stefanowi będzie ciężko dojść w tym roku do Santiago. Jakie było nasze zdziwienie, jak dwa dni przed Santiago Stefan nas dogonił, tryskając zdrowiem wręcz, taką ochotą wielką do chodzenia dalej i zupełnie nie przypominał tego zmęczonego gdzieś tam z połowy trasy. Camino każdego weryfikuje, to naprawdę tam nie ma mocnych. Ja widziałem ludzi biegnących na Camino, widziałem ludzi, którzy jak Ironmani truchtali po prostu gdzieś tam całą pielgrzymkę. Widziałem takich, którzy ledwo szli, wszyscy dochodzili do Santiago. Tutaj nie ma naprawdę, tutaj Camino dla wszystkich jest równe. Każdy musi to przejść, każdy musi wyjść pod górę na wysokości takie jak Cruz de Ferro, gdzieś tam 1505 bodaj ma Cruz de Ferro, najwyższy punkt pielgrzymki francuskiej. Każdy musi też zejść, jak dobrze wiecie, schodzenia są trudniejsze niż wejścia, wbrew pozorom, zwłaszcza z ciężkim plecakiem, gdzieś tam o upale nie wspominając. Stąd, tak jak mówię, no, i trasy, i to, co Camino daje. Tutaj z jednej strony Camino wszystkich traktuje równo, ale z drugiej strony traktuje każdego indywidualnie, każdy sam się z tym mierzy. I cokolwiek bym teraz powiedział, to na moim miejscu każdy inny pielgrzym powiedziałby pewne rzeczy identycznie, a z drugiej strony pewne rzeczy powiedziałby zupełnie inaczej, bo każdy odczuwa Camino i przeżywa je na własny sposób. No cóż, język hiszpański, no trudno, żeby nie był potrzebny w Hiszpanii, tym bardziej, że Hiszpanie, mam nadzieję, że się na mnie nie obrażą za to, co powiem, ale średnio mówią po angielsku, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, gdzieś tam w albergach, czyli w schroniskach i w barach. No a człowiek musi sobie poradzić, musi zamówić, coś tam powiedzieć, o coś poprosić. I te wszystkie zwroty, nazwijmy to użyteczne, bo nie chcę wszystkich wymieniać, bo to nie ma na to czasu, ale te wszystkie zwroty, które nam mają pomóc w takim codziennym życiu, w codziennym funkcjonowaniu, od kąpieli przez spanie, pokój, schronisko, oczywiście przez jedzenie, tu bardzo istotne, zakupy i tak dalej, do takich zwrotów, które pomagają nam się po prostu poznać, od tych fundamentalnych rzeczy, czyli skąd jesteśmy i jak długo idziemy, po już takie bardziej, że tak powiem, dokładne poznanie się, czyli jak pracujemy, z kim, co lubimy, dlaczego. Hiszpanie bardzo dużo wybaczają, powiedziałbym nawet tak, że są bardzo zaskoczeni, że ludzie z tak dalekiego kraju jak Polska, mówię to zupełnie poważnie teraz, mówią po hiszpańsku, chcą mówić po hiszpańsku i mimo tego, że na pewno popełniają błędy, bo mówię teraz o sobie przede wszystkim, popełniam wiele błędów, to cierpliwie słuchają, poprawiają, rozumieją przede wszystkim, co jest strasznie miłe i chcą rozmawiać, odpowiadają. Tak, angielski jest oczywiście, język angielski jest absolutnie podstawowym językiem na Camino, bo na Camino, tak jak powiedziałem, chodzi cały świat. Bardzo dużo Azjatów, którzy angielskim upatrują jakby ten podstawowy język komunikacji, trudno się też im dziwić. W tym roku bardzo dużo Amerykanów, no myślę, że komentarz zbędny, wiadomo, język angielski. I wszystkie inne nacje europejskie, trochę złośliwie powiem, poza Francuzami, którzy język angielski traktują jako język po prostu porozumiewania się między sobą. I ten angielski po prostu nawet w takiej opcji podstawowej przydaje się bardzo, bo można się po prostu nawzajem poznać, dogadać. Tak jak mówię, pierwszy dzień szedłem ze Stefanem, z Duńczykiem i z takim Szwedem, z Chrisem, którego też bym chciał strasznie pozdrowić. Strasznie fajny piłkarz, człowiek, super. I rozmawialiśmy w trójkę po angielsku, było bardzo miło i przyjemnie. No ale jeżeli jest się w Hiszpanii i umie się po hiszpańsku, to satysfakcja z bycia w Hiszpanii wzrasta. I to wzrasta wręcz w postępie geometrycznym, bo wszędzie, gdzie rozpoznają, że trochę się po hiszpańsku mówi, od restauracji począwszy, po zwykłą rozmowę gdzieś tam z pielgrzymem Hiszpanem skończywszy, to jest to niewyobrażalna przyjemność,
właśnie rozmawiać z Hiszpanami. Zawsze miałem taką dziwną refleksję, że jak rozmawiałem z Hiszpanami po hiszpańsku, oni mówili, starali się mówić powoli, dokładnie, żebym ja ich zrozumiał, natomiast potem między sobą drugim zdaniu mówili w takim tempie i w taki sposób, że ja już nie byłem w stanie ich zrozumieć, z czego oni sobie doskonale zdawali sprawę. Ale to było bardzo fajne, że oni byli w stanie, chcieli i robili to z wielką przyjemnością, dostosować się też do mnie i ze mną rozmawiać po hiszpańsku, mówiąc w cudzysłowie oczywiście moim hiszpańskim, to znaczy takim spokojniejszym, powolniejszym, pewnie prostszym, ale było to bardzo, bardzo przyjemne. Z tego miejsca oczywiście zachęcam wszystkich do uczenia się hiszpańskiego, bo no, nie ma fajniejszej sprawy niż Camino w Hiszpanii po hiszpańsku. Wielokrotnie mnie właśnie pytano o to, czy mówię po kastylijsku, kiedy odzywałem się po hiszpańsku, co mnie bardzo dziwiło. Dlaczego nie używałem zwrotu, że dlaczego nie mówię po hiszpańsku, czy mówię po hiszpańsku. Potem się już po prostu do tego przyzwyczaiłem, właśnie tak samo jak w Katalonii było w Galicji, no gdzie też właśnie większość nazw, zwłaszcza w restauracjach, nazw ulic, nazw, nazwijmy to takich geograficznych, było albo tylko w Gajego, albo w Gajego i w kastylijskim. Ale nie ma żadnego problemu, bo nigdy nie spotkałem się z sytuacją, że mówiąc po kastylijsku, ktoś się nie chciał do mnie odezwać po kastylijsku. Zawsze i Katalończycy, i Galijczycy, że tak powiem, mieli to na uwadze, że ktoś mówi po hiszpańsku, po kastylijsku, używając tej nomenklatury. I dostosowywali się do słuchającego, także tutaj absolutnie nie było problemu. Tym bardziej, że i kataloński, i galicyjski no w swojej czystej formie no jest po prostu nie do zrozumienia, jeżeli ktoś nie miał z nim wcześniej kontaktu. Nie ma niebezpieczeństwa, że ucząc się języka hiszpańskiego jedziemy do Hiszpanii, do różnych regionów i tam mimo tego obecnego języka mniejszości tej regionalnej się nie dogadamy. Zawsze się dogadamy, oni przechodzą błyskawicznie na kastylijski, widząc obcokrajowca, który rozmawia po hiszpańsku.